Niektórzy hejterzy oraz youtuberzy zarzucają mi ostatnio, że bardzo nie przykładam się do montażu i że moje filmy nie mają tylu cięć i w ogóle nie ma w nich montażu, także podsyłam to i naprawdę ogromny, wielki, środkowy palec miłości dla was. A wy zostawcie łapkę, miłego oglądania. Ostatnio bardzo mocno zastanawiam się nad tym, jaki ukryty sens mają gry, które powstają na Steamie. Jedne zachęcają nas jakąś bardzo fajną fabułą, drugie tak na przykład jak ta gra, elegancką muzyką. Ale co z tego? Jak wszystkie gry opierają się na tym samym, czyli w naszym umyśle ma stworzyć się swego rodzaju portal, który powie nam, co tak naprawdę autor miał na myśli. Jak gra może na nas oddziaływać poprzez zagranie w nią. Natomiast jeśli chodzi o tę grę, bo pozwoliłem sobie chwileczkę w nią zagrać, naprawdę nie mam pojęcia i waszym zadaniem jest odkrycie i powiedzenie mi w komentarzu pod tym filmem, co autor miał na myśli. Gra nazywa się Camper Jump, a w skrócie na Steamie Everybody Alligator Camper Jumper Simulator. What the fuck? Everybody Alligator. Mamy trasę, jedną, drugą, trzecią, czwartą. Okej, wszystkie wyglądają tak samo, tyle że na ostatniej znajduje się lawa, więc może zacznijmy od pierwszej. Mamy pojazdy, autobus i dwa wany. Nie wiem, zagrajmy pierwszym z wanów, ta muzyka mnie naprawdę wykończy, jest na tyle głośna, że troszeczkę mnie wkurwia. Mamy wyzwania, by zobaczyć akcję F. Okej, czyli nasze wyzwania. O, możemy... Okej, więc tak, widzę jakiś samolot. Może udajmy się na spokojnie za tym samolotem. Co? 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 Chcemy kontynuować? Co jest? What the fuck? What the fuck? To jest pająk? Jestem pieprzonym arachnofobem. Mi się takich rzeczy nie robi. Dobra, czyli tak, mamy kamper, którym możemy podróżować. O, oj, to chodzi. Mamy skrzydła, którym ile... Chwila, są gry, które naprawdę wzbudzają we mnie jakiekolwiek emocje. Ale o co do jasnej cholery chodzi tutaj? Ten straszny pan pająk, mam nadzieję, że za nami nie idzie. W środku tego samochodu są jakieś butle z gazem plus ludzie. Czy my możemy przy... Zresetowałem. O nie. Mija nam czas okrążenia, więc prawdopodobnie jeżeli dobrze... To jest coś, co nas wybija. Co to jest za gra, co ja znalazłem na Steamie? To jest popaprane. To jest naprawdę popaprane. Czy... O, na szczęście mnie nie wybiło. No to mam niesamowite, naprawdę niesamowite szczęście. Gdzie jest pająk, który za nami podążał? Ktoś kieruje tym samochodem, zobaczcie. Tam jest człowiek. Ci trzej ludzie dalej siedzą w tym pieprzonym wanie, zamiast uciekać przed pieprzonym pająkiem. Czy to jest normalne? To, co dzieje się w tej grze na chwilę obecną, mnie przeraża. Ja spróbuję na spokojnie przejechać, żeby to mnie nie wybiło. I na szczęście nie wybiło, jestem czysty. Okej, mogę jechać dalej. To mnie przyspiesza, to bardzo nie... Bardzo niedobrze, znowu, aha, czyli jeżeli mamy skok na 141 metrów i za każdym razem, kiedy wybijam się wysoko do góry, nasz samochód dostaje skrzydeł. Ta wieża ciśnieniowa przed chwilą stała w tym miejscu. Dlaczego się wywaliła, nie mam pojęcia, czy to jest jeszcze większy jakiś naprawdę aligator, tak sobie strzeliłem. Jestem w wesołym miasteczku. Co to jest? Chryste, panie, do aktywacji urządzenia chwila, muszę tam podjechać, żeby zobaczyć, co tam pisze. Do aktywacji urządzenia wymagany jest przynajmniej brązowy puchar. Jakiego urządzenia? I co ci ludzie w tym kamperze dalej tu robią, zamiast spieprzać przed ogromnym pająkiem, który na chwilę obecną za nami nie idzie, ale jest ryzyko. Jest ryzyko, że on za nami się porusza, czyli ta gra tak naprawdę polega na zdobywaniu punktów za destrukcję. Jakaś maszyna, nie, bo czekajcie, bo ja na razie jestem... Nie do robu! Na chwilę obecną jestem w ogromnym szoku. Może wyjadę, może nie wyjadę jednak. Na chwilę obecną jestem w ogromnym szoku, jeżeli chodzi o tę grę, bo naprawdę nie mam pojęcia, o co w niej może chodzić. Poruszamy się jakimś ogromnym kamperem z masą ludzi w środku. O nie, jestem na początku gry. O nie, jestem, o nie. Nowy rekord okrążenia, a jest pająk. Jest jakaś gwiazdka, którą mogę zdobyć, ale nie ma już tego pieprzonego pająka. Co jest grane? Co jest grane w tej grze? Skok na 50 metrów i znowu zapalają nam się skrzydła, czyli musimy zrobić 3 okrążenia. Czemu to drzewo się przewróciło? Jaki to ma ukryty sens, ta gra? Czy ta gra polega tak naprawdę tylko na poruszaniu się tym głupim kamperem? Chwila, żeby nie wlecieć w skały. Musimy to zrobić jak najszybciej. Teraz nam się to nie uda. W ogóle zauważyłem, że ci ludzi tam w środku... Nie ma ludzi! Tych ludzi w środku już nie ma. Podzieli się gdzieś, wylecieli przez tylną szybę i ja tego nie zauważyłem. O cholera, jest źle. O cholera, jest bardzo źle. Pająk już za nami nie podąża. Dobra, ja może spróbuję zrobić jak najszybciej to okrążenie, bo chyba ludzie grając w to... Okej, dachowałem, resetujmy. Okej, ja dachowałem. Można jakiegoś nitra tutaj pyknąć? Ale pierwsze widzę, żeby kamper taki... Jezus, po co te salta? Po co te salta? Gro, pozwól się zrozumieć. Okej, pierwszy raz widzę, żeby kamper taki, jaki widzimy, poruszał się z prędkością 190 km na godzinę. To jest nieźle popaprane. Wstali! Są jednak w samochodzie! Czyli mogło być tak, że oni po prostu wlecieli gdzieś. Dobra, jedziesz! Jedziesz! Jedziemy do końca! Aż do mety! Gra... O, wiel, co jest? Co to za... Skąd ta lawina? To pewnie przez tego pająka.
To pewnie przez pająka, zrobiłem drifta i dostałem za to jakieś punkty, 39 tysięcy punktów. Camper Jumper Simulator, słuchajcie, Camper Jumper Simulator, rozbolała mnie głowa. Samolot! Niedobrze, gierka jest dostępna za 3 dolary na Steamie. Za dosłownie 3 dolary można zagrać w tak popapraną grę. Ci ludzie są naprawdę już połamani, leżą w tym kamperze na tyłach. Czy będą jakieś medale czy puchary? Nie zaliczyłem ani jednego poziomu. Pobiłem wszystkie rekordy, mam 0 na 6 gwiazdek, 3 monety i nie zaliczyłem ani jednego rekordu. To jest popaprane. Mamy kolejne trasy, jest ta trasa, jest ta, może pojadę tą wulkaniczną, ale wybiorę inny samochód. Mamy do dyspozycji autobus i taki hipisowski Volkswagen, który jest, powinien być w kwiaty, żebym go wybrał, bo na razie mnie nie zachęca w żaden sposób. Ale autobus, mam nadzieję, że z dziećmi, małymi dziećmi jak najbardziej, wtedy to będzie jeszcze bardziej destrukcyjne i jeszcze bardziej będzie mi się to podobało. Na chwilę obecną tak jak mówię, na razie nie wiem, o co chodzi w tej grze. Wiem tylko tyle, że poruszamy się kamperem, ewentualnie w tym wypadku autobusem. Mamy prawdopodobnie robić jak największy score, czyli tak, poruszam, o, autobus. W ciągu pół sekundy rozpędza się do setki, także fizyka gry jak najbardziej zachowana, co mi się nie podoba. Wjeżdżę w tę rurę. Czy są dzieci w środku? Wydaje mi się, że... Co? Co się dzieje? Nieczysto trafione w dziesiątkę, ale trafione. Na górze było jakieś UFO, ale w środku jest jakiś człowiek. Prawdopodobnie to jest sprzątacz z pobliskiego gimnazjum. No nie wiem, jak się dostać do tej lawy. Jeszcze... Dobra, mogę zresetować. I tutaj prawdopodobnie możemy robić... O, to jest UFO! Tak! Dlaczego ten autobus skręca tak opornie? Chciałbym dojść troszeczkę dalej i no, cholera! Gdzie jest woźny Mietek? Ktoś prowadzi samochód, ale gdzie jest woźny Mietek? O, jest tam przy wyjściu, dobra. Panie woźny, mam nadzieję, że zostanie pan moim przyjacielem na tę długą, prawda, przejażdżkę. Tutaj nie ma przejścia, dobra. Panie Mietku, został pan pewnie wysadzony. Na pomocą tego autobusu możemy podróżować tutaj w Camper Jumper Simulator. Pojedźmy może tutaj i sprawdźmy, co ciekawego wydarzy się na tej mapie. Powoli! Musiałbym to przejechać, żeby wyjechać stąd. Skok na 34 metry. Nie przewracaj się. Co to za kosmita? Dobra, to ja zawracam. Nie, tylko nie polećmy w jego. Nie. Nie, zawracam. Zobaczcie, zimny łokieć jest. Mam nadzieję, że nie będę przez niego poszukiwał. Nie, tylko we mnie niczym nie strzelaj. Nie. Spalony silnik. Tylko nie to. Ten kosmita spalił mi silnik. Tam będzie miejsce, w którym będziemy mogli się rozpędzić. Tylko żeby nie spalić. Przejazd przez to obręcz. Czy mi się uda? To by było niezwykłe. Ostatnio byłem w kinie na takim filmie Cloverfield Lane. Jakiś tam numerek jeszcze przy okazji do tego. I to mi bardzo przypomina ten... Nie, nie, nie pal mi silnika. Chciałbym poruszyć się tędy. Więc przelećmy przez to, jeżeli jest taka możliwość. No i jest taka możliwość. Ale to tyle. Rekord skoku to teraz będzie zdecydowanie lepszy. Co się dzieje w tej grze? To jest po prostu coś niesamowitego, co dalej do mnie nie dociera. Mam jeszcze dwie plansze, w które chciałbym zagrać. Aż jestem naprawdę ciekawy, poza pająkiem i wszystkimi innymi wybuchowymi rzeczami na tej mapie. Czasu jako tako nie mamy. Ten samochód powinien być najszybszy z nich, bo o, ma dobre skręcanie. Ma dobre, rozpędźmy się. Okej, okay, i teraz którędy? Powiedzmy, że zaufam grze i pojadę tędy. Rekord skoku 147 metrów, ale na tej mapie. A co z innymi mapami? Dobra, zimny łokieć był, także nasza główna postać. Ciekawe, czy są teraz ludzie gdzieś na tyłach. To mnie prawdopodobnie może zmiażdżyć. Jestem ciekawy. O nie, potrąciłem biedne. Biedna kura! Biedny kurczok! Chcę zobaczyć, co się dzieje w środku. Dobra, telefon, teraz telefon! Miałem telefon, więc musiałem go odebrać, ale to mi w żaden sposób naprawdę nie przeszkadza w graniu w tę zacną grę, jaką jest Camper Jumper Simulator Hela Zioma Alligator. Zakręt w prawo. 136 poruszamy się tym kamperem. Nie wiem, dlaczego jest nazwany O! Co jest?! Co ja potrąciłem? Będę musiał jakoś przejechać. Najlepiej teraz, żeby mnie nic nie spaliło. Tu były kurczaki. Możemy potrącać zwierzęta. O nie, o nie, o nie, o nie. O, bardzo źle, o, bardzo źle. Szybciej. Tam była żółta krowa. Musieliście to widzieć. Nie! Szybciej! Nie! What the fuck? Skręcaj, dobra, teraz robimy rekord okrążenia, bo trwa dopiero 45 sekund. Także może jakiś achievement wpadnie. Zakręt, zakręt, driftuj. Jakiś achievement może wpadnie na nasze konto. F, żeby zobaczyć akcję? Co to? Czy to są... Fucking! Co to za wieloryb? Co się dzieje w tej grze? Jest poprawne, nasz samochód nie pali się na szczęście. Jakie... o nie, kosmici! Żółta krowa, to była ona! No nie, 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 szybciej, 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 szybciej! Ci kosmici nie mogą nam zrobić absolutnie nic, nowy rekord okrążenia. Jest nieźle, wybij się! Kurde, ale nie w ten sposób. W środku samochodu dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Mam już ubytki w karoserii, ale to nic. Przyspiesz. Szybciej! O nie, o nie. Palony silnik ci... Dobra, dobra, koniec! Koniec! Starczy mi na dzisiaj. Koniec! Ja naprawdę nie wiem...
co mam powiedzieć. Latające wieloryby, pająki i wszystko inne, co było w tej grze, już mnie przerosło. Moi drodzy, 150 tysięcy łapek w górę i robię teorię z tej popapranej gry. Nie, oczywiście żartuję. Łapeczkę możecie zostawić pod filmem jak najbardziej. I to tyle w dzisiejszym odcinku z tej popapranej gry Everybody Alligator Camper Jumper Simulator. Jak serdecznie za oglądanie, wiecie, na Facebooka, wiecie, na Instagrama. Jeżeli chcecie kupić mistrzowską koszulkę, to już jest 6 rzeczy. Pokazałem w sensie, bo to jest wirtualne odbicie rzeczywistości, czyli 3 rzeczy miały być. Dodatkowo zostawcie mistrzowską łapeczkę pod filmikiem i to tyle. Żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim łokciem. Równie dobrze mógłbym się pożegnać ogromnym pająkiem, ewentualnie latającą orką w grze Camper Jumper Simulator. Tyle, trzymajcie się, łokieć ode mnie, miłego humoru i miłego dzionka życzę.